Dzień dobry Państwu, nazywam się Hanna Krynke, jestem lekarzem dermatologiem, pracuję w Mandala Beauty Clinic, zajmuję się dermatologią, dermatologią estetyczną, e, czyli również chorobami włosów i wszystkimi przydatkami chorób skóry. Dzisiaj porozmawiamy o tak zwanych pieprzykach, czyli w dermatologicznym punkcie widzenia znamionach skórnych, które posiada każdy pacjent, zaczynając tak naprawdę od małych dzieci, kończąc na osobach starszych. Musimy pamiętać o tym, że znamiona skórne pojawiają się w ciągu całego naszego życia. Mają one różne kolory i różne kształty oraz czasami bywają wniosłe. Z tego też względu tak naprawdę należy przechodzić do dermatologa przynajmniej raz w roku i pokazać swoją skórę, co na niej mamy. To nie tyczy się tylko osób dorosłych, to też tyczy się dzieci, dlatego że zmiany skórne pojawiają się też u dzieci. Jeśli mówimy o skórze, to musimy też pamiętać, że przydatkiem chorób skóry są np. Na nasze paznokcie, o czym często zapominamy. Jeśli przechodzimy na np. na wizytę do dermatologa, z oceną znamion dermatoskopowych, czyli tak zwanych pieprzyków, dobrze byłoby nie mieć lakieru na paznokciach i u dłoni oraz u stóp. Oglądamy wtedy dokładnie całe ciało, oglądamy paznokcie, oglądamy podeszwę stóp, oglądamy też okolice intymne, skórę głowy, uszy. Dlatego, że na skórze głowy i uszach też pojawiają nam się znamiona skórne i najczęściej sami nie jesteśmy w stanie tego zauważyć. Nie każde znamie musi być groźne. One po prostu z nami są i pojawiają się w ciągu całego naszego życia. Natomiast najlepiej pojawić się na ocenę takich znamion w ciągu kilku miesięcy po ostatnim opalaniu, zalecane z 4 tygodnie od ostatniego intensywnego opalania, czyli właśnie taki okres wrzesień, październik, listopad. Bo w tym okresie nasza skóra nie jest opalona, czyli nasze pieprzyki nie są ciemniejsze i w tym momencie możemy je sobie ocenić. Jeśli mamy wskazanie do obserwacji takiego znamienia, czyli pieprzyka, pacjent wtedy dostaje konkretną informację, za jaki czas ma się pojawić w gabinecie lekarskim, w gabinecie dermatologicznym, celem kontroli. Jeśli jest wskazanie, takie znamie wycinamy i wysyłamy do badania histopatologicznego, żeby zobaczyć, co się dzieje. U dzieci też się pojawiają znamienia barwnikowe, znamiona barwnikowe. Mogą się pojawić również na stopach i również na paznokciach. Jeśli coś nas niepokoi, bo nagle zrobiło się bardzo czarne, to wtedy należy się pojawić u dermatologa, ale proszę pamiętać, że nie każde czarne znamie musi być niebezpieczne. Jeśli znamie miało kolor i nagle ten kolor zaczęło tracić, też się należy pojawić u dermatologa. U osób starszych e, nie muszą być ciemne znamiona, mogą się na przykład pojawić czerwone znamiona. To też należy się pojawić u dermatologa, bo mamy różne nowotwory skóry. Dobrze zrobić sobie taki nawyk i uczyć dzieci od małego, że przed każdym wyjściem na większe nasłonecznienie należy stosować krem z filtrem. Zgodnie ze sztuką należy krem z filtrem stosować cały rok, dlatego że o ile w okresie wiosenno-letnim mamy wysokie natężenie promieniowania UVB, o tyle w okresie jesienno-zimowym mamy. Promieniowanie UVA, które powoduje nam nowotwory skóry oraz też znaczne starzenie się naszej skóry. Dlatego też, jeśli już naprawdę nie chcemy niczego stosować, to pamiętajmy o tym, że promieniowanie UVA też będzie po prostu powodowało powstanie zmarszczek na naszej twarzy. Będzie też powodowało przebarwienia, co z czym się najczęściej kobiety borykają. Znamiona barwnikowe po takiej ocenie dermatoskopowej możemy wyciąć. Natomiast jeśli ze względów estetycznych pacjent jest niezadowolony z tak zwanego pieprzyka, w tym momencie musimy tak naprawdę zweryfikować, czy możemy to usunąć laserem. Ja osobiście nie jestem zwolenniczką usuwania znamion barwnikowych laserem. Z tego też względu, że tak naprawdę nigdy nie wiemy jaka była geneza powstania tego znamienia barwnikowego, dlatego najlepiej jest je wycinać. Natomiast to jest moja, moje zdanie. Można niektóre znamiona usuwać laserem. Natomiast jeśli chodzi o usuwanie zmian skórnych, niekoniecznych zmian barwnikowych laserem, jak najbardziej możemy je robić, bo często też pacjenci się pojawiają z taką czarną plamą, dość szorstką. Są to jeszcze i brodawki łojotokowe. Brodawki łojotokowe jak najbardziej możemy usuwać laserem i jest to jak najbardziej poprawne. Mamy też różnego typu włókniaki które też możemy usuwać laserem. Dlatego też jeśli pacjent przychodzi z konkretnym nastawieniem, że on musi mieć coś usunięte laserem, no to tutaj musimy dojść do pewnego porozumienia i wyjaśnienia tego, co możemy usunąć laserem, a co musimy wyciąć i wysłać do po prostu badania histopatologicznego, aby wiedzieć, że jest to z nami łagodne i nic się z niego nie rozwijało. Dlatego bardzo ważna jest rzecz, czyli komunikacja z pacjentem, na którą bardzo stawiam, żebyśmy mieli wspólny plan działania i się rozumieli podczas całego toku leczenia. Raz w roku przyjdźmy do gabinetu dermatologicznego celem oceny znamion dermatoskopowych. Najlepiej przyjść, po prostu całą rodziną umówić się i pokazać wszystkie pieprzyki, które mamy na całym ciele, aby być spokojnym i nie martwić się, czy coś się niepokojącego dzieje. Celem oceny tzw. pieprzyków, czyli znamion barwnikowych, zapraszam do Mandala Beauty Clinic. Podczas wizyty, konsultacji lekarskiej oceniamy wszystkie zmiany skórne, które są na naszym ciele, i wtedy wskazuję, czy są zmiany, które musimy usunąć w trybie pilnym, bo mogą być niebezpieczne. Czy są to na przykład zmiany estetyczne, które mogą być usunięte, a nie muszą, i tutaj to należy tak naprawdę do decyzji pacjenta. Zabiegi e, wykonuje. Jeśli to są ze względów estetycznych, niektóre możemy usunąć laserem lub możemy też wyciąć chirurgicznie, co też wykonuje. Także zapraszam państwa do umówienia się na wizytę oraz zapraszam do oglądania naszego kanału na YouTube.